Uwaga! Mój odcinek zawiera ogromne ilości spoilerów, także aby nie psuć sobie doznań, obejrzyjcie proszę najpierw próbę miłości na kanale Freeza. Witam, witam moją randkę. Co tam ukryłeś? Konwersację z koleżanką. A czy ta koleżanka zabierze cię na taką fajną randkę, jak ja cię zabiorę? A nie wiem, mam nadzieję. Tomka już zwołali na plan. Ja musiałam udawać, że wychodzę z nim, żeby Tomek się nie domyślił, że nie jestem pierwszą randką. Więc niestety też musiałam wstać wcześniej, bo o 9:00, czyli po 4 godzinach snu. Bo jestem totalnie nieprzyzwyczajona do chodzenia spać wcześnie. Widać być moje wory pod oczami, ale co, nie przeszkadza, żeby pozamiatać. Stwierdziłem, że ja się będę spinał. Fajne jedzenie, te atrakcje dla mnie przygotowują, a cała reszta, jak Klaudia dostanie slajmem na łeb, to tylko dodatkowa atrakcja. Jeszcze tylko usta poprawić, jestem gotowa na moją super randkę. Pokażę wam mój niesamowity outfit. Dajcie znać, czy poszlibyście z taką piękną kobietą na randkę. Tutaj mamy scenę nagraniową. Zaraz tutaj sobie z Tomkiem siądę. Na moją pierwszą jedzeniową randeczkę przygotowałam coś, po czym wiedziałam, że Tomek mnie rozpozna. Po mojej stronie były fryty z batatów. Do tego wzięłam nietypowe połączenie carbonara z kurczakiem, bo białeczko też zawsze musi się zgadzać. Do tego dopiłam mrożona kawka na mleku migdałowym, dwie kole zero i kradzione oliwki od Tomka, bo on nie lubi. Po stronie Tomka za to mamy stek, frytki z batatów, dwie kole zero, americano z dodatkowym espresso i deskę tapasów. Jak on tego nie zgadnie, to naprawdę będę zawiedziona bardzo. Ja już jestem po mojej randce na hali nagraniowej, gdzie Tomek będzie decydował, która randka była prawdziwa. Wydaje mi się, że Tomek wie i wydaje mi się, że on tak tylko gadał te swoje wątpliwości, żeby po prostu mnie trochę poddenerwować, jak to Tomek. Oczywiście z Tomkiem jeszcze się nie spotkałam, dopiero spotkamy się na planie i wtedy też dowie się, kto konkuruje tutaj ze mną o miano mojej randki. A moimi rywalami w dzisiejszym pojedynku była Maja, z ramienia Freeza oczywiście, oraz wielu wam pewnie znany kolega Ignacy, wieloletni przyjaciel Tomka. Wybrałam ich dlatego, bo stwierdziłam, że o Tomku powinien wiedzieć dosyć sporo, więc rywalizacja będzie godna. Jak myślisz, kto będzie moim rywalem? No ktoś od Freezów, Ignacego raczej nie, bo trochę tam jest z nim kontakt, ale nie jakoś giga dużo. Może Yoshi, bo Yoshi jest taki, że ty z nim dużo się trzymasz. On jest trochę widzem, więc mógłby jakieś małe rzeczy znać. On cały czas twierdzi, że z tym Yoshi mi ze mną regularnie pisze i wszystko mi mówi, opowiada i tak dalej, więc no, pozdro Tomek, pozdro. Ale on dobrze wie, że ja to ja, tak mi się wydaje, mam nadzieję, bo nie chciałabym dostać slime na głowę? Wierzę, że on wie. Ogólnie powiem wam ciekawostkę. Cholernie długo trzeba czekać między randkami, bo cały plan trwał od 9 do 23. Masa ludzi była zaangażowanych, a wy widzicie z tego tylko 20-minutowy odcinek, także trochę beka. Hej, tak z całej siły, że tą Polskę wróciło z tego to. Ja przewiduję Polskę. Nie? Też przewiduję Polskę, że karma nas dosięgnie, no. Ej, dobra, jeszcze raz, zobacz, teraz wyjątek. Nie, no pokochamy. Polska! Raz, dwa, cztery. Na moją drugą randkę zabrałam Tomka na squasha, ponieważ bardzo często chodzimy sobie wspólnie grać. Zabrałam ze sobą swoją rakietkę, piłeczkę, jaką zawsze gramy, kupiłam mu soczek, bo bez dodatkowej dawki cukru niestety nie ma szans nigdy ze mną wygrać. No i kupiłam mu też niebieskie oshi. Wzięłam też obważanka, bo kocham obważanki, zwłaszcza takie odpustowe. I Tomek bardzo dobrze o tym wie, więc stwierdziłam, że to może być dobra wskazówka dla niego. Zastanawiam się trochę ten losowy prezent z makiem. Wspólnego z nami, no to też tak się zastanawia. Niestety Tomek nie załapał obważanka, co mnie zdziwiło, bo naprawdę jęczałam o tych obważankach przez 2 miesiące mojej redukcji, że mam ochotę na obważanki. Co za jeszcze z makiem? Na squasha? Ktoś dostał info, że Klaudia lubi i dupił se randomowo, mówi masz, nie ma takiej opcji. Ale no, czuję się dosyć pewnie, wydaje mi się, że rozpoznał moją dłoń, chociaż trochę Tomek przyfarmazonił, mówiąc o tym, że się nie pocę, bo akurat dłonie pocą mi się bardzo mocno, ale jak widać Tomek nie zdaje sobie z tego sprawy, więc chyba lepiej wyszło, że żyje w takim przekonaniu. Powiedzcie mi, co to kurde jest? To wygląda jak farba czerwona. Mega dużej nie ma, ale i tak spadnie mi na głowę. Nie spadnie, znaczy, ale mogłaby. Maja zasiała we mnie ziarno wątpliwości, bo brzmi jakby jej randka faktycznie poszła bardzo dobrze. Trochę się obawiam, że mój squash mógł nie przekonać Tomka i że możliwa będzie dogrywka. Mam nadzieję, że nie, bo ta farba
naprawdę bardzo mi się nie podoba i nie chciałabym mieć jej na mojej głowie. Niedawno farbowałam włosy, więc nie potrzebuję nowej koloryzacji. Zastanawiam się, jak inne osoby sobie poradzą. Przegrać w próbie miłości to trzeba być takim chyba żałosnym człowiekiem. Jak owca na przykład? Ej, owca nie. Owca wygrał przecież finalnie na dogrywce. No ale przegrał pierwszą konkurencję. No. Ale Robur to naprawdę potężny przeciwnik. Lepiej znał owcę niż on sam siebie zna. Pierwsza runda dla mnie podeszła, to w drugiej Tomek nie ma za bardzo szans. Też jakby przez to połączenie też ty, więc Włochy będą nasze. Moim zdaniem Klaudia to randka czerwona. No, ja cię kręcę. 2-0 dla państwa działowych. Wygrywanie to styl życia. Ignacy mnie monetą to było. Bardzo mnie zaskoczyło bolero w ogóle, jak otworzyłem oczy pierwszy raz na pierwszej randce. Mówię, o oh, wow. To jest smak blueberry. Mam kupionych 200 saszetek tego smaku, bo piję tylko jego w kółko. To jest bardzo dobrze przygotowana randka. To może być Klaudia. No. Ale Ignacy się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się. No bo zawsze jak Ignacy z Dominiką cię zapraszają, to jakoś tak nie przyjeżdżasz. Mówię, nie wiem, to nie napisałabyś do Ignacego, żeby wpadł. To na pewno nie Ignacy. Nie, no dla mnie Ignacy był pierwszą osobą, o której pomyślałam, bo tak stwierdziłam, że chyba najlepiej cię będzie znał. Miałeś pizzę z filmu Klaudii. Ja nie wiedziałem, że to jest filmu Klaudii Walki, ja to miałem od Martyny. Okay. To był dobry trop, bo Klaudia po walce chodzi. Ja mówię, mam taką swoją wymarzoną pizzę, którą muszę zjeść. Tylko jak jesteśmy w knajpach, Klaudia właśnie nie zamawia takiej pizzy. To była wyjątkowa zachcianka po walce. Tak, to mówiłam właśnie, że to był rare event. Tak, rare event. Ja mówię, nie ma kawy. Klaudia na pewno zamówiła tę kawę, nie? Ale to też nie mogliście tego wiedzieć po prostu, nie? Dużo zagrało to, że Klaudia nie popełniła żadnego błędu. Bo często było tak, bardzo często, że jakaś była wtopa. Wiesz, Kaja zrobiła wtopę, Vera u mnie zrobiła wtopę z tym napojem. Tomek jest zbyt wybredny, żeby zrobić wtopę. On ma takie schematy, że ja bym nie mogła popełnić błędu w tym, nie? Gdyby było na odwrót, to byśmy, no ciężko mogło być, nie? Drugi odcineczek. No. Ale szczerze, ja myślę, że... Ciężej by było. Mega ciężko by było. Miałeś takiego, że na 100%, no bo w pierwszych chyba tak miałeś, nie? W pierwszych tak miałem. Ja podgrałem pod kamerę. Trochę, no. W tej miałem... Dobra, Tomek, weź zdjęcie. A, bo my zdjęcie mamy. Sorry, bo to Max też dla mnie. Czajcie, że prawie miałam to na włosach. Masakra. Klaudia jest taka, że nic nie mówi. Ja mówię, no ale... A co mam ci mówić? No mam ci zdradzić przebieg programu? No nie wolno oszukiwać. Nakierować być może. To takie gadki z nią. Ja mówię, no ale będzie do spoko ta randka. Ten Klaudia, nic nie mogę powiedzieć. Nie rób głosu Sylwestra Wardęgi na mnie. Nie rób głos. Sylwestra Wardęga mówi bardziej tak, no ja nie wiem, czy ta Klaudia na taką fajną randkę by mnie zabrała. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Bolero!